prac nad budową Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dzień dobry Państwu, miło mi bardzo. Chciałam przedstawić ideę Polskiego Obserwatorium jako takiego podstawowego narzędzia, które może ułatwić zarządzanie bezpieczeństwem na drogach i ułatwić naszą pracę, nas wszystkich. Idea ta nie powstała w Polsce, idea powstała na poziomie Unii Europejskiej. Obserwatorium ma zwiększyć skuteczność działań WERD poprzez dostarczenie danych i poprzez upowszechnienie wiedzy. Jak powiedziałam, ta idea obserwatorium powstała w Unii Europejskiej. Pierwowzorem obserwatorium jest Europejskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, które powstało w ramach projektu SafetyNet, o którym już dzisiaj na sali była mowa. Był to projekt realizowany w latach 2004-2008. Obserwatorium nie jest instytucją. Obserwatorium jest bytem wirtualnym. Jest to strona internetowa, na której mogą Państwo znaleźć bardzo dużo informacji, analiz statystycznych, danych o projektach robionych, o inicjatywach, o dyrektywach. Wszystko to, co może pomóc wszystkim pracującym w bezpieczeństwie ruchu drogowego, ułatwia dostęp do wiedzy. Ta idea jest na tyle przekonująca, że już od bardzo dawna próbujemy w Polsce stworzyć takie obserwatorium na nasze potrzeby. Po raz pierwszy oficjalnie zapisano, że powinno takie obserwatorium powstać w programie GAMBIT. Był to program rządowy, w związku z tym zapisy tego programu wydają się nam jak najbardziej obowiązujące i upoważniające nas do tego, żeby podjąć intensywne działania w celu realizacji. Jak wiemy, realizacja programu GAMBIT nie jest wcale prosta, ale jak widać na naszym przykładzie, jednak w jakimś tam zakresie możliwa. Przepraszam bardzo, chciałam przeskoczyć i przyspieszyć troszeczkę. W tym momencie właściwie powinnam powiedzieć to, co jest ze starszych z następnych slajdów, że nasze działania przy wsparciu dużych właśnie programów GAMBIT zostały uwieńczone sukcesem i w 2010 roku udało nam się pozyskać europejskie pieniądze na budowę takiego obserwatorium. Ale szczegóły o tym, co nam się udało, może później. Najpierw jeszcze parę słów o idei. Polskie Obserwatorium ma być z jednej strony miejscem, gdzie będą gromadzone dane, przy czym nie mam na myśli tylko danych statystycznych, ale wszystkie dane, które są potrzebne do prowadzenia analiz, badań, podejmowania decyzji w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. I to wszystko, co chcemy gromadzić, mają Państwo na tym slajdzie po lewej stronie. Czyli dane o wypadkach jako podstawowe informacje, ale nie tylko dane o wypadkach z policji. Chcielibyśmy również uzupełniać te dane innymi źródłami. Tych źródeł w Polsce jest bardzo dużo, tylko są w bardzo małym stopniu wykorzystywane. Jak również wszystkie te informacje, które opisują środowisko, w którym te wypadki się wydarzają, o tym, o czym również dzisiaj tutaj było wielokrotnie była mowa. Ale nie tylko dane byśmy chcieli gromadzić w obserwatorium, ale również wyniki badań i analiz, tak żeby nie powielać tych samych badań i żeby każdy z nas miał dostęp do tego, co już zostało zbadane i przeanalizowane. To, co bardzo ważne i o czym również tutaj dzisiaj mówiono, czyli może właśnie obserwatorium będzie takim miejscem, gdzie zebrane dane na przykład o efektywności działań podejmowanych, które są, jak dzisiaj się dowiedzieliśmy, gromadzone w Ministerstwie Transportu, ujrzą światło dzienne, czyli nie tylko będą znane urzędnikom, ale również nam wszystkim. Czyli również dane o wynikach naszych prac i o skutkach wdrożonych przedsięwzięć, przy czym nie mam tutaj na myśli tylko działań dotyczących drogi, ale szeroko rozumianych działań w bezpieczeństwie ruchu. Czyli monitorowanie wszystkich działań, takich jak kampanie społeczne, czy działania edukacyjne,
czy nadzór nad zachowaniami naszymi na drogach, czyli pełen zakres danych związany z bezpieczeństwem ruchu, pamiętając o tym, że bezpieczeństwo jest dziedziną interdyscyplinarną i nie powinniśmy się skupiać na jednym segmencie. A po prawej stronie są wyniki tych analiz i to wszystko, co chcielibyśmy udostępniać, bo nie chodzi tylko o to, żebyśmy gromadzili te dane dla siebie, ale najważniejsze jest, żeby te dane były szeroko dostępne, czyli chcielibyśmy udostępniać poprzez stronę internetową to wszystko, co nam uda się zgromadzić, czyli przede wszystkim roczne analizy. Dzięki temu, że będziemy mieli te dane i te analizy, będziemy mogli na tej stronie wskazywać kierunki działań, oceniać wdrożone przedsięwzięcia. No i będzie to miejsce, w którym ta wiedza będzie na tyle dostępna, że będzie powszechnie znana. Czyli że każdy będzie mógł, kto będzie zainteresowany działaniami w bezpieczeństwie ruchu, czerpać wiedzę, dowiadywać się, jakie działania powinny być podejmowane, jakie są skuteczne, żeby te nasze wysiłki szły w dobrą stronę. Tak jak już powiedziałam, głównym źródłem informacji na temat wypadków w tej chwili jest system ewidencji wypadków i kolizji policyjnych, ale nie jest to jedyne źródło danych. Pani dzisiaj mówiła w referacie swoim, że miała kłopot z dostępem do danych gromadzonych w Ministerstwie Administracji na temat kierowców. To są dane publiczne. One powinny być ogólnodostępne. Niezrozumiałe jest, dlaczego instytucje, które gromadzą te dane, tak utrudniają nam na nas dostęp, ale mamy nadzieję, że obserwatorium przełamie tę niemożność i wreszcie będziemy mogli mieć dostęp do takich baz, jak właśnie między innymi CEPiK, czy bazy danych Generalnej Dyrekcji, które również mają bardzo bogate dane o drogach, czy baza danych szpitalnych, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, że każda ofiara wypadku drogowego wychodząc ze szpitala ma kartę wypisu ze szpitala. Każda karta wypisu ze szpitala jest w bazie gromadzonej przez Państwowy Zakład Higieny, który w tej chwili ma wiele milionów rekordów informacji o wszystkich leczonych w szpitalach, również ofiarach wypadków drogowych. Jest to bardzo cenne źródło, niestety przez nikogo niewykorzystywane, nawet niewykorzystywane przez Ministerstwo Zdrowia, bo Ministerstwo Zdrowia w swoich statystykach korzysta z danych policyjnych, mając u siebie dane zgromadzone o ofiarach wypadków drogowych. Także źródeł danych mam bardzo dużo, tylko niestety nie bardzo potrafimy z nich korzystać i mamy ograniczony dostęp. Mamy nadzieję, że obserwatorium jakoś sobie z tym poradzi. I to, co jest naszą bolączką największą, że nawet jeżeli mamy dane i je przeanalizujemy, to nie widzimy wpływu tych analiz na to, co rzeczywiście się dzieje w bezpieczeństwie ruchu drogowego. Niestety w minimalnym stopniu wyniki analiz przekładają się na to, co jest realizowane. Dlatego chcielibyśmy, żeby to obserwatorium na tyle upowszechniło te wyniki, żeby one nie były bytem samym sobie, ale miały przełożenie na to, co się dzieje. Czyli przede wszystkim celem obserwatorium jest usprawnienie przepływu informacji, gromadzenie i analizowanie tych danych, ocenianie skuteczności, ale przede wszystkim upowszechnianie tych danych w skali kraju. To, co już powiedziałam, jesteśmy aktualnie na etapie budowania systemu informatycznego dla Polskiego Obserwatorium Ruchu Drogowego. Termin realizacji projektu jest koniec 2013 roku, chociaż zdajemy sobie sprawę, że budowa obserwatorium jest niekończącym się zadaniem, ponieważ obserwatorium musi być stale zasilane nowymi informacjami, bo stare informacje nie są takie cenne jak te najbardziej aktualne. Także jesteśmy na początku tej drogi, budujemy system informatyczny, w którym chcielibyśmy to wszystko, o czym Państwu mówiłam, przy Państwa również pomocy gromadzić, jako że żebyśmy mieli dane, to musimy te dane od kogoś czerpać. Mamy nadzieję, że będzie to na tyle przydatny twór, byt,
że będą Państwo chcieli swoje informacje również tam przekazywać, żeby inni działający w bezpieczeństwie mogli czerpać również z Państwa wiedzę. To jest schemat systemu, struktura funkcjonalna obserwatorium. Na górze zielone pole to jest to wszystko, co będzie na wyjściu, czyli to wszystko, co będzie dla Państwa wszystkich dostępne. Co byśmy chcieli zrobić, to zwizualizować wypadki, czyli nałożyć wszystkie wypadki na sieć drogową i udostępnić na każdym poziomie zarządzania drogami, ale również dla władz lokalnych, dla wójtów, dla prezydentów miast, żeby każdy mógł łatwo, bez proszenia się, bez zamawiania, bez szukania tych danych, żeby mógł wejść na tą naszą stronę i tam znaleźć odpowiednie informacje. Również tam na tej stronie internetowej będzie to wszystko, o czym mówiłam, czyli to, co zgromadzimy, będziemy chcieli jak najszerzej zademonstrować. To, co niebieskie, to co jest na niebieskim tle, to jest mózg obserwatorium, czyli to, co będzie wewnątrz, czyli stanowiska pracy pracowników Instytutu Transportu Samochodowego, którzy będą te dane gromadzić i będą je publikować na stronie internetowej. Nie będę może już o szczegółach mówiła, bo funkcji obserwatorium jest bardzo dużo, w materiałach konferencyjnych mają Państwo szczegółowo opisane, także zachęcam. Mam nadzieję, że z końcem 2013 roku będę mogła zaprosić Państwa do współpracy i że będzie to przydatne narzędzie dla nas wszystkich. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, teraz przepraszam.